witam w kolejnym filmiku, w kolejnym, jeżeli chodzi o tę serię perfumowo-zapachowe rozważania wzdłuż plaży, wzdłuż morza, w zasadzie tutaj bardziej wzdłuż punktu widokowego, to jest kolejny punkt widokowy pobliski, jeżeli chodzi o ten punkt, na którym byłam wczoraj. Dzisiaj akurat jesteśmy na takim, że tak powiem, bardziej naszym, gdzie jest łatwiejsze też dojście w ogóle niż ten z wczoraj, przy którym generalnie musiałam dosyć uważać. Tyle z rozważań mogę powiedzieć, że meluzyna już jest wydana do doręczenia, także myślę, że dzisiaj jak będziemy wracać z plaży, jakby już była, to po prostu po nią wstąpimy. Myślę, że dzisiaj ją rozpakuję, potestuję. Myślę, że to w ogóle może być Lyfrak, że tak powiem, taki najbardziej dla mnie, dlatego że te wcześniejsze, chociaż bitne parametrowo, no nie okazały się zapachami dla mnie. W zasadzie nawet nie pamiętam, czy Derek też sprawdzał, ale czy na jego skórze sprawdzaliśmy, ale na mojej skórze nawet ta papilotka, która wcześniej dosyć pasowała, to już teraz jakieś takie metaliczne kwestie się poukazywały, których wcześniej generalnie nie było, także ten pierwszy to w ogóle taki przybrudzony, no nieprzyjemny dla mnie. Ten ostatni Grim Tail, bo tak to się wymawia, niestety też w taką dosyć stronę taką przybrudzoną, w takim wydaniu, które mi nie pasuje. Natomiast po tym najnowszym meluzynie, że powiem, w niej pokładam duże nadzieje pod kątem i nut, a też wydaje mi się, że tam może być i dobrze parametrowo, ale też tak zapachowo w mojej stylistyce, w moim guście, że podpasuje mi po prostu nie tylko te zabójcze parametry, ale też sam zapach. A i też jeżeli chodzi o nuty, to w ogóle to może być świetna próba, tutaj bardzo unikalna, jeżeli chodzi o nadmorskość. Jeżeli tak się okaże, to oczywiście taki flakonik meluzyny zabiorę ze sobą i pewnie będzie jednym z takich flakoników z serii flakonik na plaży, czy tam nad morzem ogólnie. Dajcie znać, co u Was udało się poznać, jeżeli chodzi o Lyfrak. Mówię, parametry zabójcze, tylko to przebrudzenie. Te wszelkie problematyczne nuty, właśnie wynikające z jakichś różnych na przykład motywów animalistycznych, które powodują i przebrudzenie, i taką też parametrować. Te nuty są dla nas takie dosyć męczące. One potrafią nadać takiej właśnie siły wyrazistości zapachom. One są po prostu takie, że byłem bardziej konkretne, ale i też no, mogą zamęczyć, jeżeli to są takie rzeczy, które nam nie pasują. A u mnie to jest jedna kwestia taka, że te kwestie przebrudzenia bardzo często mi jednak przeszkadzają, ale są też nuty mocarne, które nadają właśnie takiej wyrazistości parametrów, trwałości i tak dalej zapachom, ale są, że tak powiem, pasujące mi, nie są dla mnie drażniące. To wszystko właśnie zależy, jaką nutą jest to wzmocnione, przybrudzone, zintensyfikowane. Bo jeżeli ta nuta animalistyczna zbyt wszystko zdominuje, to będzie wszystko takie właśnie brudne, niestety, ale przypominające, nazwijmy, że po imieniu, takie właśnie jakieś takie brudne ciało, taki zapach no nieprzyjemny, od którego uciekamy, jeżeli chodzi o jakieś takie różne miejsca. No po prostu nieprzyjemne, no nazwijmy to jeszcze po imieniu, zapach niemytego ciała. Pewne nuty niestety, i tu również w zapachach niszowych, dają taki efekt, na przykład kumin w nutach zauważyłam. Jakieś różne przebrudzenia wynikające na przykład z agaru. Nuty zwierzęce typu jakiś cywet i nie tylko. One niestety, ale potrafią spowodować taki efekt, który też na przykład wyczułam oczywiście w bardzo takim problematycznie nieprzyjemnym Zoloris Hyrax czy Hyrax. Również to było też w Twin Peaksie, wspominałam tej nucie właśnie takiej. Niestety, nawet jeżeli reszta jest jakaś inna i wciągająca, to ten motyw takiego przebrudzenia, efektu brudnego ciała po prostu potrafi wszystko zdominować i jest totalnie wiercający się w